Staramy się zawsze otworzyć troszkę wcześniej od jakiegoś czasu, ponieważ zdarzały się weekendy w czerwcu, kiedy były upały, a baseny niestety były zamknięte, więc tutaj chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i być gotowym wcześniej. Jest to obiekt średnio zapełniony zwykle. Nie ma takich tłumów jak na Bugli. Kiedy są upały, to maksymalnie tutaj mieliśmy niecałe 2000 osób. Jest to spokój i w zasadzie jest to obiekt ukierunkowany na rodziny z dziećmi. Obniżyliśmy cenę na rolnej i z kartą mieszkańca oprócz tego jest 50% zniżki, także wejściówki są naprawdę bardzo tanie. Jest pogoda od dłuższego czasu, ale żeby korzystać z basenu, no to trzeba trochę czekać, bo dopiero chyba dzisiaj otwarte są baseny, tak? Jest pogoda, już ciepło, no to jak mamy takie małe dziecko, no to już jest, wiadomo, że musi być ciepło. Nie może być taki okres wiosenny, jak jest jeszcze wiatr czy deszcz. Jak teraz widać, jest mało ludzi, może jeszcze ludzie nie wiedzą, że są otwarte te baseny. Bardzo długo czekałam, z przyjemnością, żeśmy przyjechali. Za późno są otwarte te baseny, moim zdaniem, bo jest wcześniej, pogoda, aura się zmieniła, nie? Tutaj, no jak ktoś lubi spokój, no to nie, bo to jest wiadomo, że tutaj dzieci i jest hałas, nie? Ale tak, to przyjemnie. Czyli mocno uczęszczone miejsce przez mieszkańców? Mocno, tak. Jest jeszcze za dole, było kiedyś, ale zrobili kryty basen i są mieszkańcy bardzo niezadowoleni z tego. 21 czerwca, czyli de facto w ostatni dzień szkoły, w pierwszy dzień wakacji, taki symboliczny, otwieramy basen Bugla, legendarną Buglę. Następnie 1 lipca otwieramy basen przy ulicy Gliwickiej. Przede wszystkim w tym roku zmieniły się godziny funkcjonowania Bugli. Zaczynamy o godzinie 10, a kończymy dopiero o godzinie 20. To jest zmiana na prośbę naszych klientów. W tym roku od połowy wakacji katowiczanie i mieszkańcy regionu, zwłaszcza także mieszkańcy Zagłębia, będą mogli korzystać z naszego nowego miejsca do kąpieli, czyli północnej plaży przy stawie Morawa. To jest taki bardzo ciekawy staw w Szopienicach na granicy Sosnowca i Katowic, który w tym roku będzie, zakończy się w tym miejscu inwestycja, będzie zupełnie nowa, bardzo fajna, piaszczysta plaża.